Od 3 stycznia działa w szpitalu rejonowym przy ulicy Gamowskiej. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności już spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy do tej pory musieli w tym celu udać się do Rybnika. Świeżo wyremontowane pomieszczenia szpitala rejonowego już w pełni służą zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności, w którego skład obok pracowników administracyjno-biurowych wchodzą m.in. lekarze, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni czy doradcy zawodowi. Zespół wydaje mieszkańcom powiatu raciborskiego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności, a już później, jeśli ktoś posiada orzeczenie, również legitymację osoby niepełnosprawnej bądź kartę parkingową. Przypomnijmy, że głosy, aby powołać w Raciborzu zespół, pojawiły się już w 2015 roku na sesji Rady Powiatu. Od tamtego czasu starostwo mocno zabiegało o to, by ułatwić mieszkańcom dostęp do orzecznictwa. Jak się okazuje, była to decyzja, która odnosi oczekiwany skutek. Odbieramy codziennie bardzo wiele telefonów, również nasi mieszkańcy składają bardzo dużo wniosków. Właściwie przez 6 dni robocze naszej pracy przyjęliśmy blisko 90 wniosków już. Oprócz tego przyjęliśmy 150 spraw rozpoczętych już w Rybniku i tutaj z tego miejsca chciałbym poprosić mieszkańców powiatu, którzy złożyli wnioski do Rybnika, a będą to wnioski rozpatrywane u nas przez Racibórz, aby wykazali się cierpliwością i zrozumieniem, a ja ze swojej strony mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystko odbyło się w miarę sprawnie, szybciutko i pozytywnie. Przewiduje się, że rocznie wydawanych tu będzie 1500 orzeczeń, a 2-3 razy w tygodniu odbywać się będą posiedzenia składów orzekających. Szczególnie zadbano również o nagromadzone w Rybniku przez lata dokumenty, które odpowiednio zarchiwizowano. Musieliśmy przejąć 12 tysięcy akt, to jest blisko 90 metrów bieżących akt naszych mieszkańców, do których będziemy często wracać i to był taki nasz priorytet, aby to uporządkować, ułożyć, żebyśmy mogli pracować sprawnie dalej. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności do Państwa dyspozycji jest od poniedziałku do piątku, a jego siedziba wraz z parkingiem szczególnie dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.